Cześć, witam Was ponownie na kanale Czytam, bo lubię i wracam do Was po długim czasie z trzecią częścią filmów o książkach dla dzieci i dla młodzieży, ponieważ dzisiaj będziemy skupiać się głównie na książkach dla starszych dzieci, czyli dla młodszej młodzieży. I zaczynamy od serii czterech książek. To jest seria jeszcze nieskończona, prawdopodobnie będą się ukazywały kolejne tomy w Polsce. Jest to seria pod tytułem Kepler 62. Opowiada o braciach, którzy grają w bardzo upragnioną przez siebie grę komputerową i po jej przejściu dostają zaproszenie do strefy 51 w Stanach Zjednoczonych, z której następnie wyruszają na podbój kosmosu jako pionierzy, którzy mają zaludnić nowo odkrytą planetę, która jest bardzo podobna do Ziemi. I ta książka właśnie, ta seria opowiada o ich przygodach. Pierwsza część to zaproszenie, druga odliczanie, trzecia podróż i czwarta pionierzy. Myślę, że przede wszystkim spodoba się chłopcom, aczkolwiek dziewczyny również prawdopodobnie nie pogardzą tak fajną opowieścią. Tym bardziej, że książki też są ilustrowane, zobaczcie. Mają bardzo fajne ilustracje. Tekstu nie ma jakoś szalenie dużo, ale jest bardzo wciągające. I powiem Wam, że jak przeczytałam pierwszą część, to nie mogłam się doczekać, kiedy będę czytała kolejne, bo tak mnie to bardzo zainteresowało. A tego się nie spodziewałam, ponieważ ja za bardzo za książkami science fiction nie przepadam, a ta jest doskonała. Następna seria, przyniosłam tutaj dwie części, mam trzy i chyba trzy się w Polsce ukazały. To seria o detektywie Eriku Voglerze, która wygląda tak. Trzeciej części jeszcze nie przeczytałam. I to jest seria detektywistyczna, jak sam tytuł wskazuje. Opowiada o chłopcu, który jest taki dość neurotyczny. Uwielbia luksus, uwielbia dobre jedzenie, uwielbia dobre hotele, markowe ubrania, bardzo poukładany. Nienawidzi, jeżeli w życiu pojawia się jakaś odrobina chaosu, bardzo źle się z tym czuje. I ten chłopiec właśnie zupełnie przypadkowo natrafia na zagadkę kryminalną. I w pierwszej części Erik Vogler i zbrodnie Białego Króla, tutaj pojawia się element fantastyczny. To znaczy, do jego okna puka duch dziewczyny, która została zamordowana. I tu mi trochę trąciło Stephenem Kingiem, za którym ja nie przypadam. Ale w kolejnej części autorka, nie mam pojęcia, poprawiła się. Tutaj już nie ma żadnych duchów, wszystko jest zupełnie logicznie poprowadzone. Tutaj natomiast w tej drugiej części Erik Vogler wyjeżdża dla relaksu do hotelu luksusowego i ma nadzieję, że ukoi swoje nerwy po pierwszej sprawie, ale tutaj także natyka się na zagadkę kryminalną, ponieważ znajduje w hotelowym basenie wczesnym rankiem zwłoki starszej pani. I też bada tę sprawę, próbuje znaleźć winnych śmierci tej kobiety. Trzecią część na pewno również przeczytam, Wam również polecam, myślę, że spodoba się i chłopcom, i dziewczynom, ale wszystko mi tutaj leci, ale tak jak mówię, jest to seria dla trochę starszych dzieci. Kolejna książka, to czwarta książka o Hedwidze. Wcześniej ukazały się trzy tomy. Ja akurat mam w ręce czwarty. Pozostałe tomy też gdzieś mam na półkach za sobą. Hedwiga ma 9 lat, mieszka w takiej małej miejscowości w Szwecji. Mieszka z rodzicami, psem, kotem, także osłem. I na początku roku szkolnego, akurat w tej części, do ich klasy przychodzi nowa osoba. Ma piękne, kręcone włosy i kolorowe opaski na włosach. I one się bardzo Hedwidze podobają. Ale najgorsze, że okazuje się, że ta osoba, którą Hedwiga na początku brała za dziewczynkę, to jest chłopiec. I najgorsze w ogóle ze wszystkiego dla Hedwigi jest to, że ten chłopiec bardzo szybko biega, szybciej od niej, a ona do tej pory była najszybsza w klasie. Hedwiga jest bardzo specyficzną dziewczynką i powiem szczerze, że ja za nią nie przypadam. Ona mnie strasznie irytuje, bo to jest taka chłamczucha, kombinatorka, jest wredna, jest zazdrosna. I te wszystkie cechy u niej są bardzo takie spotęgowane. Ale jej przygody są bardzo
zabawne i ja uwielbiam je czytać i jestem przekonana, że wasze dzieci, czy w ogóle dzieci, również będą zachwycone Hedwigą i jej przygodami. Także polecam, tutaj można czytać każdą książkę oddzielnie, aczkolwiek większa przyjemność jest, kiedy czytamy od samego początku. Tutaj mamy taką pojedynczą, to nie jest część serii, Zabójstwo Brangwina Konkola. I ta książka jest bardzo nietypowa. Ona jest w ogóle gruba, zobaczcie, tutaj jest sporo tekstu, ale o właśnie, co ciekawe, że oprócz tekstu, co któryś tam rozdział, pojawia się taki komiks i on jest bardzo istotny dla całej akcji, ponieważ opowiada po prostu dalszy ciąg historii. Czyli trzeba te obrazki dokładnie obejrzeć, żeby wiedzieć, co było dalej. I później znowu następuje rozdział pisany. Brangwin Konkol jest szpiegiem, jest wysłannikiem, który zostaje wystrzelony w kuli do królestwa goblinów, które jest skłócone z ich królestwem. I on na początku jest bardzo nieprzychylnie nastawiony do swoich gospodarzy. Wszystko krytykuje, wszystko dla niego jest gorsze, ale tak naprawdę sam Brangwin Konkol nie do końca zna cel swojej misji, którą został wysłany. Bardzo fajna, przygodowa książka dla trochę starszych dzieci, właśnie dlatego, że jest tutaj sporo czytania i też sporo oglądania. Pięknie jest wydana, bardzo serdecznie Wam ją polecam, bo wydaje mi się, że trochę mało było mowy o tej książce teraz po jej wydaniu. Ona się jakoś ukazała chyba w listopadzie czy w październiku pod koniec roku i jakoś tak przemknęła niezauważona, a wydaje mi się, że historia jest warta polecania i czytania. Zostały mi jeszcze tylko 3 książki, także się nie martwcie, to nie będzie Tasiemiec. Pierwsza z nich to Sekret sprzedawcy rowerów. Napisał to Sempe, to jest ten pan, który pisał książki o Mikołajku. I ta książka również ma bardzo dużo ilustracji i nie aż tak dużo tekstu, nie wiem jak to tutaj widać. Opowiada o sprzedawcy rowerów, który ma bardzo pilnie strzeżony sekret. Otóż okazuje się, że najlepszy w okolicy sprzedawca i człowiek, który reperuje rowery, który się na nich zna jak nikt inny, sam na rowerze nie potrafi jeździć. I w związku z tym wynikają różne niezbyt przyjemne dla niego historie. I to taka opowieść z morałem, że może lepiej nie robić sekretów ze spraw, które nie są aż tak bardzo istotne dla nas. I jest to historia nie tylko dla dzieci, tak bym powiedziała. Dorośli także przeczytają ją z wielką przyjemnością, ponieważ dotyczy tak naprawdę wszystkich. I 2 jeszcze. I tutaj pomyślicie sobie, oho, ho, spóźniła się z nagrywaniem. Ponieważ 2 kolejne książki są książkami świątecznymi. Pierwsza to Wigilia Małgorzaty. No właśnie, Wigilia w tytule. Ale ja wcale nie sugerowałabym czytania tej książki tuż przed świętami. Ponieważ ta książka chociaż opowiada o wieczorze wigilijnym, to tak naprawdę opowiada o samotności starszej kobiety, która pogodziła się już ze swoim wiekiem, ale tak naprawdę jeszcze nie chce odejść z tego świata i bardzo, bardzo dba o to, aby jak najdłużej żyć. I doprowadziła to swoje pragnienie do takiego momentu, kiedy w ogóle nie opuszcza mieszkania, nikogo do mieszkania nie wpuszcza, bo wszędzie widzi dla siebie zagrożenia. Kiedy wyjdzie, to może się potknąć, jeżeli kogoś wpuści, to ten człowiek może jej zrobić jakąś krzywdę, czy wykorzystać ją w jakiś niecny sposób. I w Wigilię przed domem Małgorzaty zatrzymuje się samochód, ten samochód jest zepsuty i Małgorzata przez okno obserwuje rodzinę, która jedzie na święta gdzieś do swoich bliskich prawdopodobnie, no i nagle zatrzymuje się i czeka na pomoc drogową i obchodzi święta w samochodzie. I to sprawia, że Małgorzata troszkę inaczej zaczyna myśleć o swoim życiu.
I ostatnia. I to jest książka, którą przeczytałam dopiero w tym roku, aczkolwiek ona się ukazała, zdaje się, rok temu, albo może nawet jeszcze wcześniej. Śnieżna siostra. Ta książka ma przepiękne ilustracje. Postaram się Wam coś tutaj pokazać. I ta książka również, chociaż dotyczy okresu świątecznego, ponieważ cała akcja dzieje się w grudniu, tuż przed świętami, ona niekoniecznie musi być czytana w tym okresie, ponieważ tak naprawdę opowiada o żałobie. O rodzinie, która jest pogrążona w żałobie po śmierci jednej z córek i oglądamy tutaj świat oczami jej młodszego brata, który z jednej strony nie może się pogodzić z utratą swojej starszej siostry, a z drugiej strony nie podoba mu się świat, jaki pozostał bez niej, jak nie podoba mu się to, jak wygląda jego rodzina pogrążona w żałobie. Jest grudzień, a na przykład u niego w domu w ogóle nie ma żadnych dekoracji świątecznych. Rodzice tak jakby zapomnieli o tym, że mają jeszcze dwoje młodszych dzieci, którymi powinni się zająć i dla których powinni stworzyć normalny, ciepły dom, mimo tego, że są pogrążeni w żałobie. I ten chłopiec spotyka koleżankę, dziewczynkę w czerwonym płaszczyku i w bereciku, która wprowadza w jego życie dużo radości. Chodzi z nim na łyżwy, zaprasza go do swojego domu, który jest ciepły, w którym są świąteczne potrawy, są dekoracje. No i potem się okazuje coś w związku z tą dziewczynką, o czym nie mogę Wam powiedzieć, ponieważ tutaj trzeba to koniecznie przeczytać. Wiem, że w tym roku ukaże się kolejna książka z tej serii w podobnym formacie, będzie miała zieloną okładkę, więc na pewno ją przeczytam od razu i nie będę już czekała 2 lata z czytaniem, bo tak bardzo mnie Maja Lunde zachęciła do czytania swoich książek. Także to już wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do czytania książek dla dzieci i młodzieży. Jeżeli jesteście ciekawi poprzednich 2 filmów, linki do nich zamieszczę w opisie pod filmie. A teraz się żegnam, do zobaczenia. Mam nadzieję, że wrócę do Was trochę szybciej niż teraz, niż to zajęło mi pomiędzy 2. a 3. odcinkiem serii dla dzieci. Pa, 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 pa.